Żeby wymienić żarówkę światła mijania H7 w BMW E90, od strony kierowcy jest łatwo, ale od strony pasażera jest trudniej. Tam nie ma bardzo dostępu, dlatego żeby to zrobić od strony pasażera, to trzeba skręcić kołami maksymalnie w stronę kierowcy, czyli na potrzeby filmu zrobię to na zdemontowanym kole, żeby łatwiej było pokazać, ale koła nie trzeba demontować. Można sobie dla ułatwienia podnieść auto lekko na lewarku, żeby ta przestrzeń była większa między kołem a nad kolem. Żeby zdjąć tą zaślepkę, to trzeba obrócić te dwa. Jeden i drugi tutaj. Obojętnie w którą stronę, ważne, żeby on po prostu się schował. I jak się schowa, to wtedy tutaj da się wyciągnąć plastikową zaślepkę. Jest bardzo dobry dostęp, tu jest żarówka do kierunkowskazów. Ona pasuje tylko w jednej pozycji. Trzeba nacelować na te wejścia w odpowiedniej. Następnie tu jest do świateł długich, do góry zaślepka, drucik i zaślepka tutaj do góry. Ona jest tu wciśnięta w te dwa otwory. Tutaj znajduje się żarówka do świateł drogowych H7 halogenowe. I żeby ją zdemontować, trzeba sobie po prostu na siłę wyciągnąć tą wtyczkę, tak ją ruszając na boki. Jest taka wtyczka na wcisk tutaj. Z nim tu jest taki drucik. Ten drucik tu jest zahaczony na taki haczyk. Trzeba go wcisnąć do przodu, on się trochę będzie wbijał w palce. Wcisnąć do przodu i na zewnątrz samochodu. Go tak lekko zgiąć. I wtedy, jak widać, jest taki haczyk, po prostu on jest zahaczony na tym haczyku. Tak się go montuje, a tak się go wymontowuje. I teraz żarówka. Ona pasuje tylko w jednej pozycji. Jak widać, ta wypustka tutaj, ta wypustka idzie do góry. Jakaś niebieska. Ta wypustka idzie do góry. I tu jest miejsce na górę na tą wypustkę. Czyli tak, ta wypustka idzie do góry. Trzeba sobie umieścić tą wypustką do góry. Tam. I teraz drucik nałożyć i to w takiej pozycji się ściska. Pewnie dość ciasno, nawet jak będzie nachodziło niezbyt ciasno, to może tam nie łączyć. I teraz ta zaślepka, te dwie wypustki idą w dół. No i wpadło wszystko. Tą zaślepkę zakłada się w taki sposób, że tutaj te dwie wypustki przechodzą w środek nad kola, a te trzy na zewnątrz. I tu wystarczy teraz przekręcić.